księżycowy niedźwiedź to pierwszy pupil z obrażeniami rozproszonymi, a to naprawdę ma znaczenie. Siema, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś przyjrzymy się nowemu zwierzakowi, który zawitał do nas jakiś czas temu. Niedźwiedź księżycowy. Nie nagrywałem o nim od razu filmu. Znacie mnie, ja lubię się przygotować, żebyście nie czuli się zawiedzeni. Możecie mnie docenić poprzez pozostawienie łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i możecie wbić na serwer Discord, gdzie takie infografiki, takie jak ta, którą za chwilę zobaczycie, postaram się zrobić do każdego pupila, a więc taka ściągawka w jednym miejscu myślę, że może okazać się pomocna. Link w przypiętym komentarzu, a my zerknijmy do naszego peta. Najpierw zobaczmy, jak działa. Pora na ostatni test. Nika Emrys. Pojedyncze obrażenia w pojedynczy cel. No i zobaczymy, czy niedźwiadek zada takie same obrażenia, jak za pierwszym razem w Legionie Nika Emrys. Obrażenia powinny być mniejsze z tego względu, że niedźwiedź zadaje obrażenia rozproszone, więc obrażenia powinny być mniejsze. No ale sprawdźmy to, żeby tradycji stała się zadość. To jest ten raport. Tutaj Legion z Indies. Jak widzimy, nasz niedźwiedź zadał 30 obrażeń, więc obrażenia diametralnie spadły w porównaniu z 1v1. Bo w przypadku 1v1 we wcześniejszej walce 1v1 zadaliśmy 43, natomiast 1v3 nasz niedźwiadek zadał obrażenia rozproszone, przez co obrażenia na 3 legiony były mniejsze. Natomiast, co ciekawe, Bakar 1v1 zadał obrażenia o wysokości 38 oraz w walce 1v3 obrażenia Bakara również były na podobnym poziomie, a to znaczy tylko jedno. Te obrażenia musiały się zsumować, żeby niedźwiedź zadał podobne obrażenia. Jeszcze zanim przejdziemy do samego buildu, to siły nasz niedźwiedź może mieć około 350, odporności około 330, no i zwinność na poziomie około 305. Identyczna zwinność, może nawet 300, identyczna zwinność jak w przypadku jaszczurów, więc jest to standardowe 300, może 305. Zerknijmy może na początku w nasz talent o nazwie Księżycowy Szał. Zadaje rozproszone obrażenia maksymalnie 3 wrogim legionom w zasięgu z celem włącznie. Rozproszone obrażenia oznaczają tyle, że wszystkie legiony odnoszą 15% mniej za każdy dodatkowy cel. Maksymalnie możemy mieć nawet minus 50%. Jak to działa? Działa to w ten sposób. Gdy bijemy w jeden cel, ten cel otrzymuje 100% obrażeń. Gdy bijemy dwa cele, nasze obrażenia są zmniejszone o 15% na każdy legion. Gdy bijemy 3 cele naraz, nasze obrażenia są zmniejszane o 30%. 4 cele, nasze obrażenia są zmniejszane o 45%. 5 i więcej celów, maksymalnie nasze obrażenia będą zredukowane o 50%. Film o rozproszonych obrażeniach również wkrótce się pojawi na kanale, gdyż jest to całkiem ciekawy temat i myślę, że całkiem mała liczba osób zdaje sobie sprawę z tego, jak do końca to działa. Ale wróćmy do naszego pupila. Jeśli umiejętności używa Legion Piechoty, obrażenia wzrastają dodatkowo o 100%. Rodzaj obrażeń: fizyczne, współczynnik obrażeń, całkowity współczynnik obrażeń od umiejętności wpadania w szał dowódcy i zastępcy. Maksymalnie
4500 współczynnika obrażeń razy około 8,6% na 3 gwiazdkach przy maksymalnej sile. No i tutaj rodzi się pytanie, jak dokładnie zliczany jest całkowity współczynnik obrażeń. Moim zdaniem, jeśli wszystkie obrażenia będą się stakowały, a tak należy założyć, bo w przypadku Bakara widzieliście, że te obrażenia raczej się stakowały. Gdyby się nie stakowały, to w walce na 3 legiony obrażenia niedźwiadka byłyby dużo mniejsze przez rozproszone obrażenia. W filmiku będziemy liczyli obrażenia maksymalne, czyli na 4500 współczynnika obrażeń, a takie obrażenia możemy mieć jedynie z Mogro. Obrażenia Mogro to 450 współczynnika obrażeń przez 3 sekundy na 3 legiony. Oczywiście te obrażenia są również rozproszone. 3 razy 3 sekundy da nam 1350, razy 3 legiony da nam 4050, minus 30% obrażeń, bo trafiamy 3 cele. Da nam to obrażenia o współczynniku 2900-2835. Dodamy do tego współczynnika obrażenia Danfela, bo będziemy liczyli do tej pary. Łącznie da nam to obrażenia 2835 plus 1600. Daje nam to 4435. Oczywiście te obrażenia będą zwiększone o 15%, więc dzięki tym procentom osiągniemy maksimum 4500 współczynnika obrażeń. Oczywiście możemy połączyć Mogro na przykład z Niką, wtedy również będziemy mieli maksimum obrażeń. Natomiast gdybyśmy połączyli Nikę z Danfelem, nasz współczynnik obrażeń tutaj sięgałby 3100. No i na koniec taką ciekawostkę zarzucimy. Gdybyśmy połączyli na Ermin z Bakarem, którzy mają obrażenia obszarowe o współczynniku 600, ich obrażenia są również rozproszone, wtedy nasz pupil zadałby obrażenia od 2520 współczynnika obrażeń razy 8,6%. Z tych obliczeń co nam wynika? Wynika nam, że jest to pupil głównie dla Mogro, bo sam Mogro potrafi dać współczynnik około 3000. Tyle samo niemalże co Danfel z Niką w połączeniu. Co jest naprawdę ciekawostką, bo z reguły pupile przypisane były do bohaterów z Koła Fortuny, a nie dla bohaterów z najsilniejszego Lorda. Tutaj wychodzi na to, że mamy wyjątek od reguły. Przejdźmy teraz do obliczeń. Wiemy już, że osiągniemy tutaj maksymalną wartość 4500 razy 8,6%. Daje nam to 387 współczynnika obrażeń. Dodajemy do tego 100% obrażeń, gdyż będziemy używali tutaj jednostek piechoty. Daje nam to 774 współczynnika obrażeń. Maksymalnie możemy zadać obrażenia 3 wrogim legionom. 774 razy 3 daje nam to 2322 współczynnika obrażeń, ale te obrażenia są rozproszone o 30%, gdyż bijemy 3 cele, więc nasze końcowe obrażenia tego pupila będą wynosiły 1625 współczynnika obrażeń na 3 cele. Jeśli zwiększymy te obrażenia o intensywny księżycowy szał, który zwiększy nasze obrażenia o 80%, dodamy do tego ząb i szpon, czyli kolejne 33% przy maksymalnej sile, obrażenia naszego talentu będą wynosiły 1625 plus 113% łącznie. Daje nam to 3456 współczynnika obrażeń na 3 legiony. Natomiast zaawansowany księżycowy szał, jest to umiejętność sezonowa, ale jest naprawdę warta uwagi. Zapewnia 70% szans na zadanie obrażeń fizycznych wrogim legionom trafionym księżycowym szałem. Współczynnik obrażeń 140 plus 300 zależy od zwinności. Łącznie jest to 440 współczynnik obrażeń. Te obrażenia będą zwiększone o ząb i szpon. Natomiast intensywny księżycowy szał zwiększa jedynie obrażenia talentu, natomiast ząb i szpon zwiększa obrażenia każdej umiejętności pupila, więc zaawansowany księżycowy szał zada obrażenia o wysokości 440 plus 33% równa się 585 współczynnika obrażeń razy 3 cele, bo zadajemy obrażenia legionom trafionym księżycowym szałem.
daje nam to obrażenia o wysokości 1755 współczynnika obrażeń i mamy na to 70%. Oczywiście mamy tutaj kontruderzenie, które w ciągu 30 sekund zada obrażenia o wysokości 900 współczynnika obrażeń. Obrażenia od kontruderzenia nie są wzmacniane żadnym tutaj, żadną umiejętnością. No i przechodzimy teraz do naszej świętej trójcy obrażeń krytycznych. Gdy zwiększymy obrażenia naszego talentu, które są już wzmocnione tymi umiejętnościami, nasz talent do tej pory zadawał obrażenia 3456 współczynnik obrażeń. Dodajemy do tego 150% obrażeń krytycznych. Daje nam to 8640 współczynnika obrażeń na jedną aktywację. Natomiast zaawansowany księżycowy szał będzie zadawał obrażenia o wysokości 4387 współczynnika obrażeń. Gdy wbiegamy w pole walki, nasza piechota dostaje duży fokus, dzięki czemu gromadzimy naprawdę szybko szał, dzięki czemu w ciągu 30 sekund potrafimy użyć naszych umiejętności wpadania w szał nawet do 4 razy, co oznacza tyle, że obrażenia od naszego talentu, które wynosiły 8640, mnożymy razy 4, co daje nam obrażenia o wysokości 34560 współczynnika obrażeń. Dochodzą do tego oczywiście obrażenia od zaawansowanego księżycowego szału, które będą wynosiły 12285. Są to obrażenia obliczone o te 70% szansy na zadanie tych obrażeń, więc spokojnie. No i dochodzi do tego 900 współczynnika obrażeń od kontruderzenia, co w ogólnym rozrachunku w ciągu 30 sekund ten niedźwiedź wyparze Mogro plus Danfel lub Nika albo jakiś inny bohater, który zadaje obrażenia fizyczne o współczynniku co najmniej 1500. Obrażenia takiego pupila będą wynosiły 47745 współczynnika obrażeń na 3 cele w ciągu 30 sekund. Sytuacja natomiast nie jest kolorowa, jeśli bijemy tylko jeden cel, no bo wtedy nasze obrażenia z talentu nie będą takie ogromne, gdyż Mogro nie będzie bił 3 celów, tylko będzie bił 1 cel, więc jego obrażenia zamiast dać nam tutaj współczynnik o wysokości 3000, da nam współczynnik o wysokości 1350. Te obrażenia nie będą zredukowane o rozproszone obrażenia, dlatego mamy tutaj 1350, a tam mamy 3000 około, więc już na samym starcie mamy dużo mniejsze tutaj obrażenia na jeden cel, bo będą to obrażenia o wysokości 1080 współczynnika obrażeń już po wzmocnieniu intensywnym księżycowym szałem oraz po wzmocnieniu od umiejętności ząb i szpon. Bijąc w pojedynczy cel, nasz talent ze wszystkimi wzmocnieniami zada obrażenia o wysokości 2700 współczynnika obrażeń, natomiast nasz zaawansowany księżycowy szał zada w pojedynczy cel obrażenia o wysokości 1462 współczynnika obrażeń. W ciągu 30 sekund, gdyby walcząc z jednym celem udało nam się wpaść 4 razy, co naprawdę nie będzie łatwe, ale dla porównania uznajmy, że wpadniemy również 4 razy, nasze obrażenia wynosiłyby 10800 współczynnika obrażeń w pojedynczy cel. Dochodzą do tego obrażenia od zaawansowanego księżycowego szału o wartości 4095. No i dochodzi do tego kontruderzenie, kolejne 900 współczynnika obrażeń, co da nam łączne obrażenia w pojedynczy cel o wysokości 16895 współczynnika obrażeń. Są to obrażenia w pojedynczy cel. Wiem, że wiele osób myśli, że będzie to pupil dobry dla jednostek kawalerii, ale musicie mieć na uwadze to, że walcząc z pojedynczym celem, te obrażenia nie są duże, co mamy tutaj na obrazku, w porównaniu do walki z 3 celami. No i musimy pamiętać, że wtedy obrażenia naszego talentu będą zmniejszone o 100%, czyli będą ucięte dwukrotnie, więc zamiast 16 tysięcy współczynnika obrażeń, będziemy mieli ten współczynnik obrażeń około 8000 w pojedynczy cel. A raczej kawalerią staramy się wbiegać w pojedynczy cel, aniżeli w jakieś grupki legionów, w których są na przykład 3 legiony dystansowe. Dla porównania obrażenia złotego ptaka
jak dobrze pamiętam, wahają się w wysokości 16 tysięcy współczynnika obrażeń w pojedynczy cel, więc są dwukrotnie większe od księżycowego niedźwiedzia, jeśli chodzi o jednostki kawalerii. Więc jeśli słuchacie się kogoś, kto mówi, że jest to pupil dobry dla kawalerii, robicie to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Ja absolutnie nie polecam tego pupila dla jednostek kawalerii. Oczywiście jakieś obrażenia zada, ale będą to obrażenia bez porównania z pupilami dedykowanymi dla poszczególnych bohaterów od kawalerii. Podsumowując, jest to pupil stworzony do bicia się z wieloma legionami. W walce 1 na 1 jego obrażenia nie są już tak spektakularne. Same obrażenia tego pupila są naprawdę przyjemne, są spore, ale co ciekawe, są mniejsze od brunatnego niedźwiedzia, a to wszystko zawdzięczamy rozproszonym obrażeniom. Cena buildu w dniu dzisiejszym wynosiłaby około 394 200 monet wymiany, ale w przypadku ceny idzie tutaj jakość. Oczywiście możecie sobie spróbować pozamieniać jakieś droższe umiejętności tańszymi zamiennikami, ale generalnie tutaj skupiamy się na najlepszym buildzie dla danego pupila. Jeśli interesują Was takie gotowce jak ten tutaj, to na Discordzie wkrótce pojawią się takie ściągawki do każdego pupila. No i planuję jeszcze zrobić bardzo ciekawy film odnośnie pupili, więc wyczekujcie z telefonem w łapie, bo naprawdę jest na co. W tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z Wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.